Siemanko, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy odwiedzać widza na jego urodzinach. Widz nazywa się Antoni i jesteśmy pod ekipą Antonosi, żeby mu zrobić paczkę, którą mu zawiesimy i damy ją na jego urodzinach. Chodźcie za mną. A właśnie, jeszcze zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Cześć, nie zasubskrybował tego kanału. Nie go zasubskrybuję, jak takie filmy wam się podobają, to zostawiacie oczywiście łapki w górę. Halo, hop, hop. Jest tu ktoś? A jest ten, który najwięcej je? Ha, jest. Witam cię, kolego. Co to? Jak tam, jakaś dietka czy coś? Całe życie. Tak? Zjadłeś coś? Nie. Myślałem, bo mam coś akurat dla ciebie. Co masz? Ale jak nie jesteś wolny, to nie mam. Jadę tak, Tomku odwiedzić pewnego widza. Potrzebuję mu zmontować jakąś fajną rakietę. Fajną rakietę? No. Tam co, że na niej poleci? Nie, rakietę, kosmos? Czyli paczkę. Okay. Jesteś mi w stanie pomóc? Pewnie, że tak. Ale co chcemy? On jest z rozmiaru prawie mojego. Powiem ci jeszcze, jest mniejszy ode mnie. 1,28 m. Musimy fajną paczkę urodzinową. Dobra, coś się wymyśli. Co chcemy? Jakąś koszuleczkę ładną. Koszuleczkę to co może? Bluzy chyba nie będziemy mieli tego rozmiaru. Co, może jakiś damy zielony może? Tak, zielony. O, mamy 3 koszuleczki. Teraz jakieś gadżety by się sprzedały panie. Gadżety to tam. Bryloczek ekipy. O, srebrny. Super, bardzo ładnie. Wlepy jeszcze mu damy. Co ty na to? Wlepy, opaski. O, jaka ładna smyczka, zobaczcie. No widzisz. Takie fajne rzeczy, no chłopino widzicie? Będzie miał prezent, nie? Jak chcecie takie rzeczy, to zapraszamy na sklep, jeszcze koniecznie odwiedzić same nowości. Wszystko dobrej jakości, nie ma lipy. Myślę, że będzie... Ładnie to zapakować, proszę. Klient będzie zadowolony. Mamy wszystko. Ja ci dziękuję, Tomku, za również współpracę. Również dziękuję. Widzimy się, jak wrócę. Paczuchę już mamy. Chowamy ją do oto tego pięknego naszego firmowego wozu. Po drodze mamy jeden kierunek jeszcze, bardzo ważny, o którym widzimy się by... Niebawem. Przyjechaliśmy do Antoniego, do piekar śląskich, to jest trochę daleko od Krakowa. Ile jesteśmy od Krakowa? To jest jakieś 2 godziny jazdy, tak? No, myślę, że do 2 godzin jazdy. Do 2 godzin jazdy. Mam tu na jego prezencik z naszego pięknego sklepu ekipa Tunosi i idziemy wpaść mu zrobić niespodziankę. Antoni jest synem mojego kolegi ze starych lat i z tego słyszałem, że jest bardzo mały, mniejszy chyba nawet ode mnie i słyszałem, że mnie ogląda. To chyba jeden z mniejszych fanów, jakiego poznam w swoim życiu. Bijamy na imprezę. No się. Siema! Sorry, ej, kurde, tu jest... Gonię do ciebie! Tu jest taki... Cześć, das już. Cześć, sorry, ej, ale ja dopiero teraz usłyszałam, wiesz? Nawet do ciebie, gdzie jest kolejny? Akurat przyszedłeś w porę, bo mamy hamburger i hot dogi. Jadłem cię kino. Co ty gadasz? Też na urodziny przyjechałeś. Siemanko. Mnie pewnie nie pamiętasz, bo jeszcze byłeś pewnie mały. No, pamiętam. Tu mam wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, słyszałem, że mnie oglądasz. No. Więc dzięki. Zrobiłem dla ciebie małą paciuszkę. O, dzięki. Braciszek widzę, podobny do taty. Dzięki. Odpuść sobie, zobacz, pasuje wszystko. Wow. Przymierz koszulki, zobacz, czy dobre. Bo mniejszych nie znalazłem, a wszędzie jesteś mojego wzrostu. Idealnie. No idealnie. Pięknie. No i pasuje. Co tam masz jeszcze? Bransolety na pewno. Wziąłem ci wszystko, bluzy ci nie brałem, bo na mnie nawet nie ma bluzy. Więc to co było, to ci po prostu zabrałem ze sklepu. Super. Co tam chłopaki, grzeczni jesteście? Tak, a mogę ja też jedną przymierzyć? No dobra, niech ci będzie. Marta, tak? Jeszcze jest w ekipie? Tak. Tak, no jest już trochę tych osób w ekipie. A czemu ty jadłeś robaka? Czemu patrz. Jadłem robaka? No. Naklejki! Właśnie nie jadłem! Kleimy, i reszta chłopaków jadło, ja nie lubiłem robaków jeść. No, czasem raz... tak na odcinkach, jak robiliście challenge. Tak, nie róbcie tego w domu oczywiście, nie polecam tego robić. Kto to jest, Franio? O! Jestem! To jest mój najmłodszy! Ej, to ja myślałem, że masz dwójkę, to jest ja też się czasami mylę. Kościół. Siema. Nie ma co ale czekać. Jest malutki. Jezu, ile tych ale powiem ci tak, jak tutaj stoję, to ja się czuję dosyć wysoki. A czemu ty jesteś jeszcze mały? Bo ja lubię być mały, jak nie wiesz. Pamiętaj, że to co jest małe, to wiesz, tak słodkie, piękne. Twój tata też nie jest... Nie należy do tych wysokich. Majki, mi tu reputację psujesz. Wow, wow. Dobra, patrz, teraz musimy wyjaśnić, kto jest kto. To jest kto, zgadujemy. Kto to jest? Panowie. Pokaż. I panie. Mike? Nie. Mike jest ten najbrzydszy, pamiętaj. Nie ma najbrzydszy. Gdzie? Majki to jest może koleś. To będzie Majki chyba, nie? To jest Łukasz. Nie rozpoznać się, co? Tak jest, dobra, następny, lecimy dalej. To jest trąba, bo trąba ma dalej, okulary. A ile masz lat? 3 lata masz? A ja mam 5. On ma 3 lata i on wie, kto to jest minimal. A czemu nie pokażę z Majki? No to pokaż Wiczka, Majki. Patrz na bicek. Widziałeś? Dawaj, to? No dawaj, pokaż, dobra, pokaż była.
Dobrze o, jest. Zrobimy tak, że trzy smyczy je przywiążemy, dobra? Jest, git. Ale czekaj, a nie tu. Tu. Tu się sprawdza, musisz tak napiąć. Ale spokojnie, podrośniesz, podświecimy i będzie taka łapa. Chodźcie, czekaj. No, jestem wyższy, ale spokojnie, daj. Jeszcze pół roku i mnie przerośniesz. A jak kiedyś tam zmienił szybki gaz i zapinkalało. Tak? Jak to jeszcze raz, tak? Dlaczego ty masz takie większe bitka? Bo ćwiczę długo. Mike, i mimo wszystko nie jesteś najwyższy. Nie. No, no ja już myślałem. Była nadzieja, ale się nie udało. Najlepsze, że trzeba będzie potem na zdjęciu się przypatrzyć, żeby cię znaleźć. No, znać różnicę. Myślałem, że jestem najwyższy z grupy nisłorosłych, a okazało się, że nie. Jest jedna osoba tylko z 1,50 m. Ale powiem wam, że czuję się jak Michael Jordan w koszykówce. A dlaczego masz taki bęben? Nie, bo ja nie mam bębena, patrz. No, bo Majki trenuje, ja nie. Ja się muszę wami zajmować, a Majki trenuje. Ciekawe, co na to trąba. No. Pozdrawiamy serdecznie. Nie jest ci wstyd, że dziecko lepiej jest od ciebie? To czekaj, dziecko... pięcioletnie. Chcę pokrócej. Pokarać się na jednym kole jeździ. A nie na dwóch? Na dwóch. Ale jak na jednym umiesz, to... O, tu traktor patrzy się. Mam nadzieję, że ojciec mi pokaże, jak się jeździ na jednym kole. Co, nie? Nie, no gdzie? Na najmniejszym, no gdzie? Wziąłbyś tego większego, pokazałbyś na tym większym. Sam powiedziałeś, że małe jest fajne. No dawaj, pokaż na tym większym. Będę miał tytuł i miniaturkę. Dawaj, co jest większe, ty czy kład? No dobra, wygrałeś. Daj się Majkowi karnąć. Ja? Karnąć, no, ty. Też tak mówię. No chyba, że chcesz, jak chcesz, to jest młodym, no to cię karnie. Czapa do tyłu i wsiakuj. Siadaj, co lepiej za. No dawaj. Cały poziom pokazałeś. No wiesz, ja się bałem, ja zachowałem techniki bezpieczeństwa, poza tym miałem pasażera jeszcze ze sobą. Chciałem, wiesz, bać o to, żeby mu się nic nie stało i osobom w otoczeniu. Zobaczmy, jak mu idzie przeprowadzka. Jak widać, słabo. Ha, ale co? Właśnie chodzę, że zobaczmy, jak ci idzie przeprowadzka. No, spakowałem, tak? Ważną rzecz, tu ogarniam rzeczy, słucham muzyki, gadałem z Rambo przed chwilą. Proszę pokazać, co tam jest, proszę pokazać. Tak? Ustaczko, no jest tam jeszcze coś? Będzie na jakiegoś linka? No, będzie. No, to klapniemy po robocie, panie. No ja już się powoli pakuję, zabieram wszystko praktycznie, oprócz łóżka, komputera, biurka i Rambo. Rambo, ty idziesz na koniec, więc możesz sobie jeszcze pokimać. Sorry, że tak bez koszulki, ale jest tak dzisiaj gorąco, że się normalnie nie da. Chłop nawet nie wygrał, a dwa puchary wyniósł, nie? No jak nie? Nie no, jeden puchar i zabawkę. No to jest jakieś... Z tego się nie da pić.
A nie, puchar, z którego się nie da pić, to nie jest puchar. Najlepsza rola filmowa, w którą się wcieliłeś kiedykolwiek? Tak, teraz właśnie grałem kiedyś. Nie wiem, czy pamiętacie, kojarzycie gościa. Ja, tak, to ja grałem, występowałem w tym filmie. I to jest moja figurka z klocków Lego. O, to. To jest z Gamescomu chyba. Tak, to jest z Gamescomu, jak byliśmy z Radkiem w Niemczech, więc takie wspomnienia trochę wracają. O, to jest twój ten menadżer Rachowarz, widzę. Ale tak, pozdrawiamy Karola Sado, czyli Pimpka, nasz menadżer. Jeden z menadżerów będzie zawsze miał cię ze sobą. O, widzicie? Międzyekipowe mistrzostwa jazdy symulowanej, drugie miejsce. Wiecie, kto był pierwszy? Ci, kto tylko ze mną wygrał? Wujaszek tylko ze mną wygrał. Nie no, ogólnie dałem fory. Upłakał, że jestem lepszy. Ja mówię, dobra, starszemu, wiesz, dam wygrać po prostu. Jestem ten mądrzejszy. Kolejny karton. Kolekcja limitowanych czapek, najlepszych na świecie. Jezu, nienawidzę przeprowadzeń, nienawidzę tego. To miałem 9 chyba miejsce miałem. Nie pamiętam które, ale to było chyba wysłane do 10 czy 15 filmów z największymi wyświetleniami w Polsce, tak? No ja polskimi filmami oczywiście. Tak, ja tylko chyba tam były kategorie, bo była muzyka osobna. No ja miałem chyba tam 9 miejsce któreś. Karol miał 10, a Pstra chyba 11. A za taki film oczywiście było. Najgorsza sytuacja w życiu małego człowieka. Co jest masz? Pakowanko. Rozumiem. Powodzenia. Dziękujemy, oto akcentem kończymy ten odcinek. My się widzimy prawdopodobnie na nowej chacie, ale jeszcze nie w następnym odcinku, tylko za kilka odcinków się widzimy w nowej chacie, więc subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie mnie zobaczyć. No i wracając do tematu, jeżeli chcecie więcej takich filmów, że odwiedzam fanów na ich urodzinach, to wiecie, łapki w górę, piszcie na DM-ach, to może się z kimś spiszę i wpadnę, zrobię komuś niespodziankę. Ja się z wami teraz żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.